Dzień dobry Państwu. Zgodnie z zapowiedzią w dniu wczorajszym, która została wyartykułowana, dzisiaj jest 11 lipca, rocznica tragicznych wydarzeń rzezi na Wołyniu, zbrodni ludobójstwa. Nie mamy jeszcze święta państwowego, nie mamy tego dnia pamięci Kresowian, ludobójstwa Kresowian, ale wierzymy, że już w przyszłym roku ten dzień 11 lipca będzie tym dniem oficjalnie uznanym za ten dzień. Idzie wszystko w tym kierunku. Senat podjął stosowną uchwałę, jak Państwo wiecie. Wczoraj panowie posłowie także mówili na temat pewnej procedury, która ma miejsce w Sejmie. Dzisiaj serdecznie witam przedstawicieli najwyższych władz. Witam pana posła Andrzeja Matusiewicza, panią marszałek Kurowską. Witam serdecznie przedstawiciel pani wojewody. Witam pana wiceprzewodniczącego Rady wraz z radnymi, pana starostę, kombatantów. Witam służby mundurowe i bardzo dziękuję za obecność na dzisiejszych uroczystościach. Wczoraj, szanowni państwo, w zasadzie zostało powiedziane wszystko. Dzisiaj myślę, że więcej milczenia i więcej zadumy, modlitwy za tych, którzy zostali zamordowani, to będzie bardziej właściwe niż wszelkie przemowy i wszelkie słowa, które tutaj paść by mogły. Szanowni państwo, proszę więc delegację. Przepraszam, bo mi tutaj kolega podpowiada. A tak, słusznie. I chciałbym też poinformować, że o 12 pod Urzędem Miejskim zostanie opuszczona flaga na znak żałoby przed Urzędem Miejskim, a o 12 zostaną włączone syreny. Witam również przedstawicieli i prezesów spółek komunalnych, pana sekretarza, który reprezentuje także pracowników Urzędu Miasta, wszystkich państwa, którzy, pana starosty już witałem i widzę, że jeszcze idzie przedstawiciel pani poseł. Bardzo proszę, by teraz delegacje złożyły kwiaty. Zapraszam.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wieczne odpoczywanie raczej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie raczej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie raczej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech poczywają w pokoju wiecznym. Amen. Raz jeszcze serdecznie dziękuję Państwu za udział. Chyba, że ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Proszę, myślę, że jak powiedziałem, dzisiaj najwłaściwszymi słowami są słowa modlitwy i oczekiwania na to, co jeszcze przed nami, zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie naszych sąsiadów. Wszystkim Państwu dziękuję za obecność, za wyświetlenie swoją obecnością, złożeniem kwiatów. Także wojsku dziękuję za asystę. Wszystkim Państwu za obecność. Dziękuję bardzo. Jak wspomniałem, przed 12 ktoś z Państwa będzie mógł być pod flagą, pod masztem w rynku. To zapraszam. Dziękuję bardzo.